plenerowe spotkanie. Koncert się zaczyna zaraz. Ups, rękę. A tu mój przyszły fan. Przyszły fan Kioba maszeruje. Koncert w Waweli teraz będzie. Mam zooma takiego, mogę im w oczy zaglądać. I daję wszystkie filmy do Częstochowy. Ten mnie oddali dopiero co z naprawy. W 49, moi drodzy, została decyzja podjęta. W 50 zaczęto budować nową chłopę. I pierwszy blok był... Sternasz. Mądry gość, a skąd wiesz takie rzeczy? Do jakiejś daty historycznej chodzi? Nie. Moi drodzy, no to następne pytanie jeszcze mamy. Nowochódzkie Centrum Kultury, Patrum, prawda? No, wiemy, że jest. W którym roku zaczęło działalność Nowochódzkie Centrum Kultury? Dobry wieczór, witam Nowochódzkie. Sen bezsenny, sen ją położę. O, na kawce mi.
panie, cudownie. W takim razie będzie bis. Chopinowskich nut. To nie szept. To fortepian oddycha tak. Nie znasz. Szczepański, będę z nimi śpiewał. Natomiast od czasu, kiedy nagrałem pierwszą, potem kolejną płytę ze swoją córką, pojawiam się w takim familijnym zestawie. To nie znaczy, że starych piosenek zabraknie. Zaczynam od jednej z najstarszych. Mam nadzieję, że państwo ją pamiętają i może ze mną zaśpiewają. Brzmi tak! A to było jakieś szare. Tysiące barów w moim Krakowie, zazdrośni mówią, wam to się żyje. Od nas w koktajli kręci się w głowie, zanim to człowiek jeszcze wypije. Za każdym rogiem grają muzykę, płyną języki z całego świata. I tylko taki jak ja zabytek z łezką wspomina minione lata, gdy pani Zosia grubowała za bufetem i ciut za mały poprawiała ciągle swetę, łaskawym okiem spoglądając na poetę, który po secie zauważał w niej kobietę. Za drzwiami stała brudno szara rzeczywistość. Dziękuję losie, choćby tylko za to, że nie musiałem się urodzić pod wulkanem, że średni u nas klimat i przeciętne lato, ale dzieciaki są przeważnie roześmiane i chociaż czasem przyfruwają szare dni, a przez mój ogród nie chce płynąć żyła złota, to przecież zawsze mogłem robić rzeczy trzy. Jeść, pić, kochać. Jeść, pić, kochać. Jestem na cmentarzu rakowickim, żeby odwiedzić grób mojego taty, ale tu niedaleko jest grób Rozalii Celakówny, przyszłej świętej, myślę. Rozalia Celakówna była mistyczką, która właśnie nam przekazała prośbę o to, żeby poświęcić Polskę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, co oczywiście już miało miejsce. Rozalia Celakówna była też pielęgniarką, więc jest taką mi bliską świętą, bo moja żona też jest pielęgniarką. Poza tym Rozalia pracowała w szpitalu, w którym moja żona leżała jako pacjentka,
przez parę tygodni, jak była już moją dziewczyną, więc jakieś ich losy się w ten sposób skrzyżowały. No to filmy. Ja się będę z nim gonił. Kurde! Rura, jest moc, jest to. Jezu. To ja trzęsę się. Ty się nie trzęsę. Ja się trzęsę, bo ten film będzie taki trzęsący się. No czerwone światła, no to... Dochodzimy go. Jak dobrze w Polsce jest, ludzie sobie jeżdżą Ferrarami. Jak to się odmienia? Kabrioletami. Ferrari. No, popatrz, znowu go doszedł. Czerwone światło. Ale dźwięk ma brzydszy od BMW nas. I słabszy jest od naszej bęki. No właśnie, to widziałeś. Maluszek z Krakowa, rejestracja K4 Brio, czyli Cabrio. Oczywiście zna nasze forum człowiek, więc mam nadzieję, że zobaczy. Ups, bo ja gdzieś to muszę skręcić znowu. Więc łaski swojej nie zabij. Iść granko i ten mokrych podkoszulków kątek zrobi. Czy będzie konkurs mokrych podkoszulków? No biedny pies. Widzę, że pies ma strasznego stresa. Tak wygląda 8:15 rano, dojazd do Krakowa od Warszawy na E77. Stoją chłopaki, stoją, nigdzie się nie jedzie, po prostu ruch taki, korki takie, to jest prawdę mówiąc. Najkrótsza trasa z Krakowa do Warszawy i po 30 latach budowy drugi autostrad w Polsce to jest po prostu zwykła wąska droga. I korki stoi. No jest, proszę, tu jest Danek, tu coś ma w torbie, pokaż co tam. To jest suwenir taki, który został już zapowiedziany bardzo głośno dla pani Grażynki i dla pana Piotra. No pięknie, pięknie, dziękuję bardzo. Piękne rejestracje z PL-ką, numery takie jak powinny być. Tylko hologramów brakuje, żeby były prawdziwe. Dziękuję serdecznie.